jak zacząć biegać z psem? To bardzo proste. Wystarczy wyjść na długi spacer z psem. Pierwsze nasze treningi to były przede wszystkim szybkie marsze, utrzymane w równym tempie. Staraliśmy się nie zwalniać. Z czego powinien składać się ekwipunek biegacza? Przede wszystkim z wygodnych butów. Biegać można w bawełnianych dresach, bawełnianej koszulce. Ja osobiście tego nie lubię, ale to ubranie jest drugorzędną kwestią. Najważniejsze są buty, zwłaszcza gdy ma się problemy z kręgosłupem, ze stawami, gdy organizm nie jest przyzwyczajony do biegania lub gdy początkujący biegacz ma nadwagę. Wiele sklepów, chyba większość sklepów biegowych i sportowych w tej chwili dobiera but do stopy, dobiera but do tego, jak się stawia stopę. Mierzą długość, mierzą sposób kroku, więc naprawdę polecam skorzystać z takiej porady. One są bezpłatne. Taki specjalista najlepiej dobierze but do człowieka. Dla psa bardzo istotne jest to, aby biegał on w szelkach i na smyczy amortyzowanej, a biegacz posiadał pas biodrowy. Oczywiście pas biodrowy nie jest konieczny, nie jest warunkiem koniecznym, natomiast jest on wygodny, zwłaszcza dla biegacza, ponieważ mamy wtedy wolne ręce. Nie musimy trzymać smyczy i to naprawdę przy dłuższych dystansach jest zdecydowanie większym komfortem. Natomiast na początek wystarczy smycz amortyzowana, nie flexi. Starajcie się nie biegać z flexi, ponieważ jeżeli pies wyciągnie nam smycz na 5 do 8 metrów, nie mamy nad nim żadnej kontroli. Szelki na pewno, nie muszą to być oczywiście specjalistyczne slidy, nie muszą to być szelki dla psów zaprzęgowych. My biegamy w zwykłych guardach z Juliusa. Akurat Fado teraz nam się nie chce pokazać, ale za chwilę może wstanie, to zobaczycie, jak wyglądają takie szelki, w których my biegamy. Są to zwykłe szelki, w których na co dzień spacerujemy. I kolejnym elementem jest smycz, która jest smyczą amortyzowaną. O, jak widać. I jest to nasz biegowy zestaw. Nawet zdarzało nam się startować w zawodach canicrossowych w nim. Zarówno komisja, która dopuszcza zwierzę i zawodnika do zawodów, nie miała żadnych zastrzeżeń, jeżeli chodzi o ten sprzęt i o te szelki. Także naprawdę nie trzeba kupować, nie trzeba wydawać mnóstwa pieniędzy na to, aby zacząć biegać psiakiem. Najfajniejsze w tym sporcie jest to, że można go uprawiać z każdym psem. Nie ma znaczenia, czy jest to pies husky, czy jest to pies kanapowy typu maltańczyk, czy jest to joreczek. Nie ma kompletnie znaczenia wielkość, nie ma znaczenia kondycja. Wszystko da się wypracować. Psa najlepiej jest nauczyć skupiania swojej uwagi i koncentracji całej energii właśnie poprzez współpracę zespołową. Dzięki wspólnym treningom, dzięki wspólnemu bieganiu wywiązała się między mną a moim psem niesamowita więź. Ona była wcześniej, natomiast zdecydowanie zacieśniona została właśnie dzięki wspólnym treningom.